Nasi mieszkańcy mówią, że dłużej nie można pozwolić na to, żeby ten hotel straszył wszystkich. I tych, którzy tu mieszkają na stałe, i tych, którzy tutaj do nas nie przyjeżdżają. Więc staliśmy też, my jako Urząd Gminy, ja jako burmistrz, przed pytaniem, czy nie my, Urząd Gminy, my mieszkańcy Orzysza sami nie powinniśmy się tym hotelem zająć. Uważam, że innego wyjścia nie ma, jak kupić ten hotel, wyremontować i przeznaczyć się go na obieg użyteczności publicznej. No, hotel robi niesamowite wrażenie. W środku jest naprawdę dużo miejsca. Pokoje są strasznie poniszczone, ale kiedy to funkcjonowało, to musiało naprawdę robić piorunujące wrażenie. Burmistrz to przemyśli. Jeżeli będzie naprawdę wszystko przemyślane i odpowiednio włoży pieniądze w ten hotel, to może przywrócić go do naprawdę stanu świetnego. Proszę, zajrzyjcie do pokoi tutaj. Nigdzie widać ingerencję człowieka, ale nie widać ingerencji przyrody. Przyroda nie ingerowała. Natomiast tutaj wyrwała skrzynka elektryczna, bo kawałek metalu było winna. Jak wrażenia? No, wrażenia to są pozytywne, bo po tym pożarze, co kiedyś był pokazany w internecie, więc wrażenia są pozytywne. Nie jest bardzo dobrze było wykonane, a przede wszystkim dach, że nie ma zacieków, tak jak przed chwilą rozmawiałam z panem burmistrzem, że nie ma zacieków aż do parteru, tam nie ma na górze i nie ma na dole. To jest taka prawda, że plany nieorgany grać nie muszą, ale musi kiedyś coś tam zagrać. Więc można być wdzięcznym dla władz, a szczególnie dla burmistrza Zbigniewa Włodkowskiego za podjęcie takiej decyzji, a nie innej, że coś będzie, a nie będzie stało i straszyło. My właściwie jako Urząd Gminy nie mamy dzisiaj, drodzy Państwo, wyjścia, bo możemy zaryzykować i doprowadzić ten budynek do świetności i służby dla społeczeństwa, albo możemy go zostawić, tak? I też się z tego jakoś wytłumaczymy naszemu społeczeństwu. Natomiast z roku na rok ten budynek będzie po prostu popadał w ruiny. Dzisiaj jeszcze jest w takim stanie, że przy nakładach 5 milionów złotych, zobaczymy jak ten kosztorys jeszcze będzie wyglądał, tak? Bo zakładam, że nie więcej, 5 milionów plus nasze jakieś pół miliona, tak to jakieś 5,5 miliona łącznie. Jesteśmy w stanie to wyremontować. Zaskakuje, że tak powiem, trwałość tego obiektu w środku pozytywnie. To tylko tyle mogę powiedzieć. Proszę mi zaufać. Ja też nie chcę zawieść mieszkańców, nie chcę sam się ośmieszyć, tak? Tylko chcę, żeby to, co robimy, miało długofalowy sens. Cały urząd będzie ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy. Być może, bądź może rondo mieszkania, być może restauracja. Tutaj jest pokój. Bardzo dobrze teraz, że tutaj otworzył ten hotel, będzie wszystko na miejscu. I lekarz, i no w ogóle wszystko. Można zjeść i się wyspać i potańcować, wszystko będzie na miejscu. Jest pani zaskoczona stanem? Bardzo, że tak mogli zniszczyć nasi obywatele Orzysza, mieszkańcy. Bardzo szkoda tego budynku. Dobrze, że burmistrz się wziął za to, że przynajmniej w jednym miejscu wszystko będzie. Nie trzeba będzie latać i szukać. Wszystko będzie na miejscu. Tak, tak. Bardzo dobrze, że to będzie odbudowane. Na mieszkańców, którzy przyjdą, tu można ładne krzesła postawić, stolik, żeby można było spokojnie poczekać na przyjęcie. Wieszak, stolik taki, gdzie można dokument wypełnić. Tak. No, u was być może tak, no, oczywiście, że potem będziemy z wami rozmawiali, co zrobić.
Mamy nadzieję, że zainwestowanie w ten hotel w końcu coś zmieni w Orzeszu. Tak, jestem również tego zdania. Pozdrawiamy Orzeszanów. Do widzenia.